serdecznie na gali pełnokontaktowych walk rycerskich Koronowo 1410. Będziemy świadkami 5 trzyrundowych pojedynków, w których o zwycięstwie zdecyduje ilość zadanych trafień mieczem, tarczą, pięściami oraz kolanami, kopnięcia, obalenia i walka w parterze. Organizatorami wydarzenia są Federacja PWR, pełnokontaktowe walki rycerskie, Gdańska Rota Mieszczańska, burmistrz miasta Koronowo oraz Miejski Gminny Ośrodek Kultury. Patronami gali są RKP, Rycerska Kadra Polski, PLWR, Polska Liga Walk Rycerskich oraz Bohurt International. Nagrodę dla zawodnika wieczoru ufundowała Pracownia Stroju Historycznego Bonum Startores, a zwycięzcę wybierze Loża Dam, którą uhonorujmy w tym miejscu gorącymi brawami. A teraz przywitajmy bohaterów dzisiejszego wydarzenia. Szranki zapraszam Marcin Krzysztofowicz, Paweł Markus Karczewski, Wojciech Woju Karabczyński, Bogdan Potęga Stali Raczyński, Michał Wogler, Michał Hightower Głowacki, Łukasz Zwierza Wojciechowski, Marcin Dentystek Janiszewski, Karol Tobol Tobolski oraz Maciej Waszkielis. Panowie, poproszę was dwa kroki do przodu. Nagrodźmy zawodników wielkimi brawami i przygotujmy się na pierwsze starcie dzisiejszego wieczoru. PWR Koronowo 1410 rozpoczyna starcie doświadczenia z młodością. Szranki wywołuje nadzieja i przyszłość polskich walk rycerskich, obiecujący szermierz i młody prospekt z Poznania, Marcin Krzysztofowicz. Jak na Jackowie stawiał pierwsze kroki, kulasty Milwaukee, dolar na farna, stara Adidasy i kurtka wytarta, w portfelu magiczna zielona karta, bez języka naprawdę niewiele warta, oto Ameryka, droga otwarta, gazeta w łamie, na pracę polowanie, wynajęte tanie, byle jakie mieszkanie, kakrocie na ścianie, za nią Meksykanie, głośne stękanie, noce nieprzespane, przeciwnik, listy i zdjęcia, zajmujący piąte miejsce w rankingu kategorii lekkiej, nieustępliwy, nieprzewidywalny, nieszablonowy reprezentant Gdańska, Paweł Markus Korczewski. You got your reason.
22-latek, 76 kg wagi, 175 cm wzrostu, dwie wygrane, żadnej porażki. WOR, Wielkopolska Akademia Rycerska, miasto Poznań, Marcin Krzysztofowicz! A jego przeciwnik w narożniku czerwonym, 36-letni, 77 kg wagi, 175 cm wzrostu, 4 zwycięstwa, 6 porażek. Klub Legenda Północy, miasto Gdańsk, Paweł Markus Korczewski. Czas gotowy, sędziowie gotowi. Runda pierwsza, walka! Dobrze, Marcin! Ran! Ran ty! Dobrze! Nogi, 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 randy nogi, 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 dobrze, randy nogi, dobrze, dobrze, nogi. Marcin, pięści też masz. Dawaj, dawaj. Dziesięć sekund. Dobrze. Dobrze. Dawaj, dawaj. Dobrze. I stop. Sekund do końca przerwy i za chwilę zapraszamy zawodników na rundę drugą. Panowie, proszę na środek. Sędziowie gotowi. Walka. Runda druga. Punktuj, Marcin. Bal. Dawaj, dawaj, do przodu, do przodu. Dobrze. Raz.
Rantuj! Dobrze! 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 Bardzo dobrze! Dobrze! Lecisz, lecisz z nim! Randy ciąg! Dawaj lewego! Powtór! Dobrze, dobrze! 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 Super, super! Rantuj! Rantuj! Markus, większe tempo! Wysil się! Dobrze! Weźmie go, weźmie mu się! Jest, dobrze! I teraz moja, to braki, pociśnij! Naokoło idź, nie daj się w środek! Zawalenka! Dobrze, dobrze! Bok! Marcin, boksuj jak to! Noga! Kontuz! Góra, dół! Dwa ciosy! Super! Przerwa. Pasek, pasek. O, jest tutaj. Została uszkodzona zasłona w hełmie Marcina Krzysztofowicza i teraz musimy wymienić hełm ze względu bezpieczeństwa. Wygląda na to, że wszystko jest już w porządku i możemy przejść do kontynuacji walki. 10 sekund. Chodźcie, brawo, brawo! I stop! Marcin musiał poddać. W związku z czym wygrywają Paweł Markus Korczewski! Zawodnik z
zawsze marzy o tym, żeby wygrać przez kawę. I dzisiaj się udało to zrealizować. Czyli jakby dążyłeś świadomie do tego nokautu. Tak, zawsze daję ze siebie wszystko. Nigdy nie lekceważę żadnego przeciwnika. Jeżeli się udaje nokautować, to jest to plan zrealizowany na 100%. Ja się tak zastanawiam, bo miałem troszeczkę dyskusję z twoim narożnikiem, bo moim zdaniem te sierpy twoje nie wchodziły. Pracował fajnie ten rant tarczą. A z kolei chłopaki mówili więcej sierpów, więcej sierpów. Jak ty to widziałeś z perspektywy walki, z perspektywy hełmu? Znaczy ja zrobiłem sobie zupełnie nową tarczę w innym kształcie niż tej, którą byłem do tej pory na tym turniej. Uważam, że te sierpy były w miarę okej. Natomiast dużo przywagi udało się zrobić z zastosowaniem większej tarczy. No moim zdaniem te twoje proste zrobiły robotę. No i udało mi się urwać zasłonę. Co się nie zdarza często. Gratulacje, Paweł. Czekamy na twoje następne walki. Wielkie brawa! Paweł Markus Korczewski! Jeszcze chciałem z tego miejsca przeprosić sędziego głównego, który prawie dostał. Wypadek przy pracy. Nadszedł czas na pojedynek w kategorii półciężkiej. Szanki wywołuje debiutujący w Federacji PWR dzielny wojownik z północy Polski. Wojciech Woju Karaczyński! Wybieram drogę, walc smoku zostaną kawałki. Ja nie jestem zwykłym serem, jestem twoim bohaterem. Chciałbym kupić łuk i strzały, pokaż mi swoje towary. Chciałbym dostać ciężką zbroję, mikstury, magiczne zwoje. Moje życie jest szaleństwem, wybrańcem nosa. Jestem ja, nie jestem zwykłym serem, jestem twoim bohaterem. Jestem dawnym skazańcem z więziennej kolonii. Jesteś nos, a jego przeciwnikiem będzie przybyły zleż. Potrzebuje jeden z najbardziej aktywnych rycerzy Federacji PWR. Bogdan Potęga Stali Raczyński! Na rożniku niebieski 29-latek, 96 kg wagi, 188 cm wzrostu, rekord 0 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka, niezrzeszony, miasto Elbląg, Wojciech Woju Karaczyński! A jego przeciwnik w narożniku czerwonym, 26 lat, 84 kg, 185 cm wzrostu, 6 zwycięstw, 5 porażek, reprezentant klubu sportowego Rycerz oraz miasta Leszno, Bogdan Potęga Stali Raczyński! Thank you.
prosił te wszystkie dzieciaczki, które sobie siedzą pod szrankami, żeby się troszeczkę jednak do tyłu cofnęły, bo to w każdej chwili może dojść do uszkodzenia broni i niebezpiecznego wypadku. I walka zostaje wznowiona. Stop. Tym razem przerwa techniczna ze względu na uszkodzenie opancerzenia. Walkę. Dziesięć sekund. I stop. Koniec czasu. Pierwszej rundy. Teraz zawodnicy mają minutę czasu na złapanie oddechu i przejdziemy do rundy numer 2. Rzadko się zdarza, czyli uszkodzenie zasłony twarzy.
sytuacji, gdy dojdzie do uszkodzenia sprzętu, zawodnik ma jedną minutę na to, żeby naprawić sprzęt. Jeżeli w ciągu tej minuty nie uda mu się, to dostaje ujemne punkty. Ale tutaj Bogdanowi się udało i walka. Dawaj trochę na prawo. Plecy, plecy, plecy. Za blisko. Tam. Plecy, 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 plecy. Dobra. Dobra. Sekund przerwy technicznej, ale wygląda na to, że Wojtek wyrobi się w czasie i zapraszamy już zawodników na środek. Minuta minęła. Panowie są gotowi. I walka. Na prawo. Niestety,
dniu dzisiejszym kończy się przed czasem. TKO Bogdan Raczyński. Proszę Państwa, tą walkę przez nokaut techniczny wygrywa Bogdan Potęga Stali Raczyński. Szarmancki Bogdan. Fanów Bogdana. Dawno nie miałeś takiego fajnego występu, takiego dominującego. Dzisiaj jakby wszystko ułożyło się po twojej myśli, też miałeś takie odczucie w czasie walki? Myślę, że tak, ale wydaje mi się, że to jest powód tego, że udało mi się w końcu odpocząć przed walką. Tutaj dzięki mojemu narożnikowi, któremu serdecznie dziękuję za wsparcie, za też pomyślenie na tarczy i przede wszystkim za kierowanie tam. Świetna robota. Żebym mógł po prostu w pełni sił stanąć do szkoły. A zmieniłeś coś w ogóle w sposobie przygotowań do walki, jakoś w treningu? Wydaje mi się, że trening jest bardzo podobny jak do innych, jak do poprzednich moich przygotowań. Wydaje mi się po prostu, że trochę bardziej jakościowy jest, że na tych treningach rzeczywiście potrafię się teraz skupić i wyciągnąć z tego lepsze. A powiedz mi, bo tutaj miałeś możliwość walczyć w wyższej kategorii wagowej. Ty nie zbijałeś teraz wagi, jakoś tak się poczułeś do tego, żeby zrobić więcej masy mięśniowej, czy? Znaczy ja ciągle tak naprawdę nad tym pracuję. Na pewno tej tkanki mięśniowej przybyło, ale dużo straciłem też z tej tkanki tłuszczowej. Tak naprawdę tutaj na plakatach było napisane, że mam 86 kilo. Wczoraj wszedłem na wagę i równo 80 pokazało. Miałem zamiar przytyć, a tak naprawdę robiłem co mogłem, ale tak naprawdę nie wszystko przypaliłem. Nic to nie dało, ale jak widać jednak to było skuteczne. Nie no, super walka, wielkie gratulacje i czekamy na następne twoje walki. Dziękujemy bardzo. Bogdan, Potęga Stali Raczyński. Jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Jesteśmy ziomeczki. Jesteśmy ziomeczki. 1410. W tej walce lepiej niech nikt nie mruga, albowiem nokautujący cios może paść w każdej chwili. Zapraszam na starcie gigantów w kategorii ciężko. Wrzanku wywołuje człowiek, który zadaje ból bez okazywania emocji. Reprezentant, uwaga, Wudzynia. Jakieś brawka? Nie? Michał!
Michał Fugler! Jego przeciwnik, Olbrzym z Bydgoszczy, numer 5 rankingu kategorii ciężkiej, znany z demolującego ciosu tarczą, Michał Hightower Głowacki. Niebieski, 27-letni, 107 kg wagi, 184 cm wzrostu, debiutujący w Federacji PWR, reprezentant klubu Jasznic oraz miasta Wudzyń, Michał Bysior. Czerwony, 33-letni, 122 kg i to bez zbroi, 197 cm wzrostu, 3 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka, 2 nokauty w rekordzie, klub Jasznic oraz legenda północny, miasto Bydgoszcz, Michał Hightower. Sędzia gotowy, czas gotowy. Pora rozpocząć rundę pierwszą. Lutuj! Awaria łokcia u Michała Głowackiego. No i minutka na naprawę. Już go nie oszczędzaj tak! Stążów, minutę. I walka. O, o, o.
się boi już teraz. Szczepionkę! Dobrze, dobrze! Stop. Co się dzieje? Ale dzisiaj już wydać mamy fajny tekst. Nie, już siedzisz na mnie i się skończyłem. Iwata. Gryź go po kostkach. Dziesięć sekund do końca rundy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I stop, koniec czasu. Minutka przerwy i za chwilę następna runda. Zapraszamy zawodników już na środek. Dawaj, Pysiak! Walka, runda druga. Dawaj! 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 Dawaj!
nie może nic zrobić. Nie w nogi, tylko czekać. Ma ciężko już. Ma już ciężko. Już widać, że są. Nie mogę już wytrzymać, już nie mogę. Na środek. Runda trzecia. Dobrze!
Końcuwa! Końcuwa ostatnie, dawaj! Niżej na nogach, niżej! Do ziemi, pociągnij, do ziemi! Nogi! Przewoł! Dawaj teraz kawechały! 10 sekund! Trzyrundowym pojedynku wygrywa Michał w czasie walki Michała. Pan Fugler coś tam. Pan Fugler, było słychać tutaj. Miałeś bardzo dobre grono kibiców. A Michałku, wziąłeś tą walkę na ostatnią chwilę tak naprawdę. Michał jest twoim kolegą z drużyny też. Dużo trenujecie razem? No właśnie to jest moja technika, że nie trenuję z nim. Czyli on nie wiedział, jak ty walczysz, a ty go obserwowałeś gdzieś tam. A przygotowywałeś się w ogóle tak poważnie do tego, czy tak na jollo wziąłeś sobie tą walkę? No moje ostatnie przygotowanie to było tego walczy, do następnego pasu. Tylko nie będzie. To raczej na jollo. Ale czułeś się, że wygrasz, czy to była dla ciebie niespodzianka, że jednak trochę zdominowałeś Michała? No trochę niespodzianka, bo nie jestem przyzwyczajony do 3 rund po 3 minuty, do 3 minuta półtorej, to max. Także miłe zaskoczenie. No, generalnie wyglądasz na bardzo zadowolonego i mam nadzieję, że będziesz kontynuował tą pasję w samych zwycięstw. Gratulacje wielkie. Pierwszy pojedynek w formule Epic Fight. W tym emocjonującym zestawieniu naprzeciwko siebie staną wojownicy, których dzieli aż 25 kg różnicy. Będzie to iste starcie Dawida z Goliatem. Szranki wywołuje gigant z Torunia, mocarz, który jednym ciosem może odwrócić losy tej walki. Łukasz Zwierzak Wojciechowski. Okay.
Gdańsk. Marcin Dentystek. Janiszewski. Wagi 188 cm wzrostu, 11 wygranych, 5 porażek, 3 nokauty w rekordzie. Klub Legenda Północy, miasto Toruń, Łukasz Zwierzak Wojciechowski. A jego przeciwnik w narożniku czerwonym, 32-letni, 76 kg, 176 cm wzrostu, 17 wygranych, 7 porażek. Kompania Białego Gryfa, miasto Gdańsk, Marcin Dentystek Janiszewski.
zawodników na środek. Runda druga. Walka. Thank you.
Jak z tyłu by stał, to nawet nie ogromny płat, że ma. I zapraszamy już zawodników na środek. Nokaut techniczny wygrywa Łukasz Zwierzak Wojciechowski. Wojciechowski, taka trochę na ostatnią chwilę tą walkę wziąłeś, bo kto inny miał walczyć, zdecydowałeś się na wzięcie jej. Jak często wy z Marcinem trenujecie czy sparujecie ze sobą? Bardzo rzadko, ostatnio sparowałeś chyba dwa lata temu, ale od już ponad 10 lat tworzymy jedną, ale dwie drużyny, najpierw Fabrykę Świń, wspólnie w niej walczyliśmy, później Legendę Północy. Tutaj się znamy się od wielu lat i
zwycięstwo zwycięstwo, ale to nie była wiadomo ludowa walka, nie o to tutaj chodziło. Więc przede wszystkim ogromny szacunek dla Marcina, że podjął się takiej walki i on jest prawdziwym zwycięzcą tej walki. I tak siłowo, i naprawdę duchem, sercem, bo ja musiałbym się bić specjalnie, który waży 150 kg. I to też równie szybkim i silnym. Także ogromny szacunek. Właśnie zaskoczyło mnie to, że Marcinowi udało się nawet sprowadzić cię w którymś momencie do parteru. Także mam wrażenie, że dla ciebie to też nie była łatwa walka. Ja dawałem z siebie wszystko i Marcin dawał z siebie wszystko. O to chodziło, żeby też oddać szacunek jak wojownik drugiemu wojownikowi. Ja nie chciałem się tutaj powstrzymywać, czy jakoś wyraźnie dawać mu fory, żeby pokazać, że jestem silniejszy, bo nie jestem większy, tak? Także tutaj tego nie przeskoczymy. No tak to wyglądało. No tak, ale też miałeś problem z jego szybkością, z jego uderzeniami. Widać było, że tutaj on dominuje i tą walkę jakby wygrałeś trochę może w głowie, ale wielki szacunek dla was obu za to, co zrobiliście tutaj. Wielkie dziękuję. Gratulacje. Wielkie brawa. Marcin Dentystek-Janiszewski. Bardzo dziękuję za doping, za państwa tutaj wsparcie. No cóż, Łukasz wygrał, trochę tak jak zakładaliśmy. Ale o to też w tych walkach chodzi, żeby stworzyć jak najlepsze show dla państwa, dla zawodników, żeby podejmować różne wyzwania. No i żebyśmy my też z tego mieli i satysfakcję, i radość, i to nie musi być zawsze zwycięstwo. No, my tu jesteśmy dla siebie, nie dla pieniędzy i przede wszystkim dla państwa. Wielkie gratulacje. Marcin Dentystek-Janiszewski. Proszę państwa, przechodzimy do walki wieczoru. Naprzeciwko siebie staną mistrz i uczeń. Będziemy świadkami pojedynku na miecze długie tym razem. Pomiędzy polskimi mistrzami świata i dwoma pokoleniami walk rycerskich w naszym kraju. Szanowni państwo, zróbcie wielki hałas dla bohaterów walki wieczoru. Reprezentant Wudzyna, dysponujący niezwykłym refleksem i siłą ciosu, potężnie zbudowany i wybitnie wyszkolony w walce długim mieczem, obecny wicemistrz federacji IMCF, Karol Tobolski! Jego przeciwnikiem będzie 13-krotny mistrz Polski w walkach rycerskich, reprezentant Polski, wielokrotny mistrz świata, Federacji IMCF, żywa legenda, milczący mistrz z dalekiego Kętrzyna, niepokonany w zawodowych walkach, Marcin Waszkielis! W formule PWR, reprezentant klubu Jasznic oraz zastępu rycerskiego z Chełmna, miasta Wudzyń, Karol Tobolski! A
a jego przeciwnikiem. Na rożniku czerwonym 39-letni, 100 kg wagi, 184 cm wzrostu, 10 zwycięstw i żadnej porażki. Klub Mazuria, miasto Kętrzyn, Marcin Woszkielis! Dawaj, dawaj! Dobrze! Na tym kraju, dawaj! Super!
Wróć do tego, co na początku. Ostatnie 10 sekund tej rundy. Ładnie to wol! Brawo! Do końca! I stop, koniec czasu. Zapraszam już zawodników na środek.
Proszę Państwa, po trzyrundowym pojedynku tą walkę wygrywa Marcin Waszkiewicz! Marcin Waszkiewicz, nadal niepokonany. Wielkie gratulacje. Spodziewałeś się, że ta walka tak się potoczy? W ogóle czy ci leży ta formuła na miecz długi? To jest taka bardziej fizyczna formuła, więc trzeba być do tego przede wszystkim dobrze przygotowanym fizycznie. Teraz podejrzewam, że ani ja, ani Karol nie jesteśmy w najlepszej formie, ale mimo wszystko te wszystkie treningi przez lata dały mi tą lepszą wytrzymałość i wydaje mi się, że to właśnie zaważyło te dwie rundy, w których miałem więcej energii niż Karol. A powiedz mi, w tej pierwszej rundzie czułeś trochę tą presję, Karola? Bo mam wrażenie, że tam na kartach punktowych to pierwsza była chyba troszeczkę w plecy. Tak, myślę, że pierwszą wygrał Karol, zadał kilka ładnych ciosów w nogę. Ja tej nogi nie cofnąłem i nie skontrowałem, więc czystych ze 2-3 punkty takie były. I wydaje mi się, że tą pierwszą to jestem pewien, że wygrał. No to jest właśnie, proszę Państwa, świadomość zawodnika. On sobie już wtedy zdawał w trakcie walki sprawę, co zrobił źle i w międzyczasie zdążył to poprawić. I druga runda już dla Ciebie, tak? Tak, myślę, że już druga, a trzecia zwłaszcza, bo tu już przeważyło lepsza moja kondycja. No Karol był szybszy i lepszy techniczny, ale trochę docisnąłem go, więc traci powoli siły, a ja no też, ale wolniej. Wielkie gratulacje, proszę Państwa. Marcin Waszkiewicz!